tu Radio Kurier Galicyjski. Cześć pracy, drodzy przyjaciele. Możemy się przywitać w tym dniu jakoś tak, na kalendarzu 1 maja. Mamy dziś początek najpiękniejszego z miesięcy wiosennych. Na te święta majowe życzę każdemu z Was świątecznego nastroju na najbliższe dni oraz bezpiecznego wypoczynku w gronie najbliższych. Przy mikrofonie Andrzej Końko, a w międzyczasie zapraszam na przegląd wydarzeń związanych z Lwowem. Dzisiaj w programie. Jubileusz 20-lecia polonistyki lwowskiej. Teraz jest tak, można, jeżeli tak można powiedzieć, jest taka moda na język polski, zwłaszcza we Lwowie. Otwarcie klasy bezpieczeństwa w liceum nr 24 imienia Marii Konopnickiej we Lwowie. Polska pomogła w utworzeniu pierwszego w Ukrainie banku mleka matki, dzięki któremu ratowane jest życie wcześniaków. Lwowiacy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymali pomoc z Polski. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim tym, którzy dbają o nas, kresowiaków, o lwowiaków. A zaczynamy od obchodów święta Pesach w Drohobyczu. Przez cały tydzień w dniach 23-30 kwietnia Żydzi na całym świecie obchodzili Pesach, święto wolności upamiętniające wyjście z niewoli egipskiej. W Drohobyczu świętowanie tej uroczystości miało nie tylko żydowski, ale też i polski charakter. Trochę więcej niż 5 lat była odbudowana ta wielka choralna drohobycka synagoga, która teraz jest miejscem nie tylko dla zebrań Stowarzyszenia Żydowskiego Drohobyckiego, ale także i obiektem turystycznym, miejscem, które, do którego przychodzą turyści, przychodzą ci, kogo ciekawi ta właśnie historia wielokulturowego, konfesyjnego miasta. Mówi Leonid Goldberg, prezes Stowarzyszenia Żydowskiego w Drohobyczu. Tegoroczny uroczysty posiłek seder odbył się w restauracji Rafineria, położonej w historycznej dzielnicy żydowskiej Drohobycza. Seder pesachowy jest celebracją spędzaną w gronie bliskich, rodziny i przyjaciół, w ciepłej i uroczystej świątecznej atmosferze. Jasna szowina, duży dzieje w zimną nerwę. Wojna jest dla wszystkich bardzo stresująca i nie poprawia nikomu nastroju. Niemniej jednak wciąż staramy się kultywować nasze tradycje i święta, które definiują naszą tożsamość. Mimo wszystko pozostajemy solidarni z naszym bratnim narodem ukraińskim. Mówi Eugeniusz Kisselman, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Żydowskiego w Drohobyczu. Przed wojną na terenach obecnej Ukrainy mieszkało około 100 tysięcy Żydów. Po Holokoście oraz wielkich migracjach ich liczba znacznie zmalała. W Drohobyczu obecnie pozostało zaledwie 45 osób deklarujących się jako Żydzi. Ostatnio odbudowana została wielka synagoga choralna. W czasie obecnej wojny został tam uruchomiony punkt niezłomności, gdzie zbierana jest również pomoc dla ukraińskich żołnierzy. Mój tata jest Żydem. Kiedy przyszli Niemcy, przeniósł fabrykę traktorów do Charkowa i produkował czołgi. Mojego dziadka nie znałam. Niemcy go zabili. Tych, którzy nie mieli rodziców, zapraszaliśmy na wspólne świętowanie. Teraz cieszę się, że ja zostałam zaproszona. Ponad 3300 lat minęło od czasu, gdy Żydzi wyszli z niewoli egipskiej i od tamtej pory obchodzone jest święto Pesach. Społeczność żydowska wierzy, że już wkrótce nastąpi pokój dla Ukrainy i Izraela. W Narodowym Uniwersytecie Lwowskim imienia Iwana Franki z okazji 20-lecia Katedry Filologii Polskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Wyzwania w Nauczaniu Ukraińców Języka, Literatury i Kultury Polskiej. Nazywam się Mariana Leuceniuk, jestem studentką trzeciego roku polonistyki, studiów licencjackich na Uniwersytecie Lwowskim. Zaczęłam uczyć się języka polskiego jeszcze w 5 klasie w szkole, ale tak naprawdę zdecydowałam podjąć studia tutaj, gdy po raz pierwszy pojechałam do Polski, bo bardzo mi się spodobał język polski. A w przyszłości chciałabym zostać tłumaczem, ale też spróbować siebie jako nauczycielka. Najbardziej mi się podoba twórczość Sienkiewicza. Właśnie piszę pracę roczną o Sienkiewiczu, o jego utworze Quo Vadis.
W dwudniowych obradach w trybie stacjonarnym oraz online wzięło udział ponad 140 uczestników reprezentujących 46 uczelni z 5 krajów świata. Wygłoszono 102 referaty. Organizatorem tego wydarzenia była Katedra Filologii Polskiej. Takie miejsca zawsze skłaniają do tego typu refleksji, nawet jeśli rocznica nie jest okrągła, tak jak dziś, a ta jest szczególna ze względu na to, w jakich warunkach ta konferencja się odbywa. I przyznam, że osobiście takiego rozwoju sytuacji się nie spodziewałem, bo gdy byłem tu na 15-leciu tej nowej, młodej katedry, to wszyscy byliśmy nastawieni optymistycznie i jeśli planowaliśmy świętowanie, to raczej uroczyste i nie w sytuacji wojennej, tak jak dzisiaj. Dlatego rad jestem, że mogę tu być. Nasze języki, nasze kultury są podobne i łączy nas bardzo wiele, ale to czasem tylko pozór, bo często żyjemy nie razem, tylko obok siebie. I Katedra Języka Polskiego na Lwowskim Uniwersytecie jest bardzo potrzebna właśnie po to, żeby obie strony mogły się coraz lepiej rozumieć, żeby nie było tego stanu, że każdy idzie swoją drogą. Powiedział Kurierowi Galicyjskiemu profesor Henryk Duda, kierownik Katedry Języka Polskiego na KUL-u. Z okazji 20-lecia obecnej Katedry Filologii Polskiej życzenia wszystkim obecnym na konferencji złożył także prorektor do spraw naukowo-pedagogicznych problemów społecznościowych i rozwoju profesor Wolodymyr Kaczmar. Prorektor Kaczmar wręczył także wyróżnienie pracownikom i współpracownikom tej placówki. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. przebywająca obecnie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu założycielka i kierownik katedry profesor Alla Krawczuk, docent Oksana Lozińska, pełniąca obowiązki kierownika katedry oraz wieloletni współpracownik, lektor dr Jerzy Kowalewski. Nazywam się Julia Bithorna, jestem w naszej sali uniwersyteckiej. Jeżeli mówić o moim doświadczeniu studium na uniwersytecie, to bardzo szczęśliwa, że wstąpiłam właśnie na ten uniwersytet, ponieważ bardzo dobrze jest podana filologia polska. Nasze wykładowczynie są naprawdę specjalistkami swojej sprawy i dają nam bardzo dobrą wiedzę. Konferencja odbywała się pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polski we Lwowie. Jak podkreśla Oksana Łozińska, wykonawca obowiązków kierownika Katedry Filologii Polskiej, w sumie jest to około 700 studentów rocznie. Uczy się dość dużo studentów. Teraz jest tak, można, jeżeli tak można powiedzieć, jest taka moda na język polski, zwłaszcza we Lwowie. Teraz też, no co dotyczy samych studentów, tak? To jest jakby nie te najlepsze nasze lata, ale mamy na przykład na pierwszym roku dwie grupy, czyli mamy ponad 20 czworo czy pięcioro studentów i ogólnie tak teraz na polonistyce to chyba jest ponad 50 studentów. Tradycje polonistyki na Uniwersytecie Lwowskim sięgają 1817 roku, kiedy to cesarz Austrii Franciszek I podpisał rozporządzenie o utworzeniu Katedry Historii Języka i Literatury Polski. W 1822 roku mianowano na stanowisko kierownika profesora Mikołaja Michalewicza. W różnych czasach na katedrze pracowali znani literaturoznawcy polscy, m.in. Antoni Malecki, Roman Pilat, Juliusz Kleiner, Wilhelm Bruchnalski, Piotr Chmielowski oraz Jan Kasprowicz czy Kazimierz Twardowski, dzięki czemu na początku XX wieku na Uniwersytecie Lwowskim ukształtowała się Szkoła Badaczy Literatury Polskiej. Po II wojnie światowej polonistyka działała w ramach Katedry Filologii Słowiańskiej jako filologia obca. W 2004 roku powstała oddzielna Katedra Filologii Polskiej. Obecnie polonistykę w Uniwersytecie Lwowskim studiuje około 60 osób. Tu Radio Kurier Galicyjski. W Dniu Obrony Cywilnej we wszystkich szkołach Lwowa odbyły się lekcje dotyczące zasad bezpieczeństwa. W liceum nr 24 imienia Marii Konopnickiej powstała nowa klasa bezpieczeństwa. Przecięcia wstęgi dokonały konsul generalny Rzeczypospolitej Polski w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz oraz dyrektor szkoły Mariana Pylyp.
Klasa bezpieczeństwa w każdej szkole służy po to, aby praktycznie na fantomach, na ćwiczeniach nadawania pierwszej pomocy medycznej, w strefie takiego psychologicznego rozładowania, przez ćwiczenia regułek ruchu drogowego, uczniowie w czasie specjalnych lekcji, to mogą być lekcje wychowawcze, to mogą być lekcje w ramach lekcji na przykład z biologii, anatomii, czy z geografii, czy w ramach lekcji ja i społeczeństwo, jeśli chodzi o początkową klasę, mogli praktycznie przećwiczyć to, co jest w życiu najważniejsze, czyli być bezpiecznym i umieć nadawać pomoc temu, kto potrzebuje obok. Podkreśla dyrektor liceum nr 24 imienia Marii Konopnickiej, Mariana Pylyp. Po 10 minutach rozpoczętej lekcji dotyczącej zasad bezpieczeństwa nagle rozległ się alarm przeciwlotniczy. Zajęcie było przerwane, a wszyscy uczniowie zeszli do szkolnego schronu. Mieliśmy przyjemność obserwować, jak prowadzona jest lekcja taka właśnie dotycząca zasad bezpieczeństwa. I po 10 minutach od początku tej lekcji rozległa się syrena alarmowa. No i oczywiście wiedzieliśmy, że trzeba lekcję przerwać i zejść do schronu. I teraz jesteśmy w schronie, gdzie kontynuowana jest nauka. Tutaj są dzieci z drugiej klasy, które właśnie uczestniczyły dzisiaj w tej lekcji. Nauczyciel jest przygotowany. Ma już teraz zawsze alternatywne zajęcia przygotowane jakby z tego samego tematu, ale ma zawsze pomocy ze sobą, dzięki którym może przeprowadzić taką lekcję. No ale wiadomo, że w schronie jesteśmy w piwnicy, tutaj jest mniej przyjemnie, ale dzieci są tak ładnie zajęte przez nauczycieli, że nie odczuwają już tego stresu, już po prostu kontynuują naukę. Mówi konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz. Po zakończeniu syreny lekcje były kontynuowane w klasach. Wyposażenie klasy bezpieczeństwa odbyło się dzięki wsparciu Fundacji Orlen przy pomocy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która od lat współpracuje z polskimi placówkami oświatowymi na Ukrainie. Po zakończeniu lekcji odbyło się jeszcze jedno zajęcie praktyczne. Na dziedziniec szkoły przybyli strażacy, którzy odpowiedzieli i pokazali uczniom warunki przybliżone do naturalnych, jak powinni się zachowywać i działać w sytuacji nadzwyczajnej. Takie zajęcia bardzo nam dużo dają, żeby my byliśmy przygotowani do tego, żeby na przykład jeśli wywiedzicie takiego człowieka, który jest nieprzytomny, my będziemy przygotowani, żeby jemu pomóc. Mówi Andrzej Czop, uczeń 5 klasy szkoły imienia Marii Konopnickiej we Lwowie. W obecności konsula Tomasza Kowala na lwowskim osiedlu Sychów otwarto bibliotekę Profession, wyjątkową przestrzeń z bezpłatnym studiem fotograficznym, warsztatem krawieckim, księgozbiorem z dużą ilością literatury na temat krawiectwa, kostiumów oraz historii mody. Ten projekt jest współfinansowany ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ramach programu Polska Fala. Konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz wzięła udział w spotkaniu w ramach projektu Bańki Mleka w Ukrainie, Wspólnota i Wsparcie, dzięki któremu ukraińskie szpitale otrzymują pomoc z rozwoju Banku Mleka Kobiecego. Polacy od pierwszego dnia wojny pomagają Ukrainie. Organizacje humanitarne oraz ludzie dobrej woli nieustannie przekazują wsparcie. Otrzymują je także Polacy ze Lwowa. Jest wśród nich wiele osób starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych. Teraz ja została sama, ja przeszła na ten maleńki kawalerki żyć. Ciężko mnie troszkę, dlatego że nie ma kuchni, nie ma dzieła. Wszystko w jednym pokoiku. Ale to nic, ja nie jest wszystko normalnie. Ja sama jestem, mnie wszystko dobrze. Bardzo przyjemnie, że mnie pomagają. Bardzo mnie przyjemnie, że rodziny nie mam, ale mam. Rodzina to jest kościół mój i wszystkie bliźni, znaczy, które koło mnie chodzą. Także bardzo dziękuję wam. Mówi Polka z Lwowa Krystyna Worobiowa. 82-letnia pani Krystyna jest słuchaczką Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mieszka sama w bardzo skromnych warunkach, bez gazu, na który nie jest w stanie przy swojej niskiej emeryturze zapłacić. Po operacji biodra nie wychodzi z domu.
Lwowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzesza Polaków i osoby polskiego pochodzenia od prawie 20 lat. Organizacja nie tylko uczy, ale też ma problemy. Otrzymaliśmy paczki od rycerzy Kolumba z miejscowości Bolecina. Te paczki są dla naszych słuchaczy. Tak muszę powiedzieć, na najwięcej potrzebujących, ale prawda, są wszystkie potrzebujące. No, ludzie nasze bardzo są biedni i im potrzeba tą pomoc. I ta pomoc świąteczna bardzo im pomogła, bo zawsze otworzyli paczki, czy, bo tam różne rzeczy były, i czy mąka, czy cukier, czy jakieś słodycze, ale było głównie, że te paczki były z Polski. I ludzie mówili, o, jeszcze o nas pamiętają. Opowiada prezes Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie Marian Frużyński. Już trzeci rok wojna zabiera ludziom na Ukrainie normalne życie. Mimo to często zostają w kraju. Taką decyzję podjęło wiele starszych osób z Lwowa, które nie wyobrażają sobie wyjazdu z ich miasta. Każdy gest wsparcia przyjmują z radością i wdzięcznością. Jestem Lwowianką. Skończył moje 90 lat, urodziłam się we Lwowie. Całe życie przysięgam polskości. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim tym, którzy dbają o nas, Kresowiaków, o Lwowiaków. I wszystkim tym, którzy, jak to jest, to nie jest tak lekko, jak czasami komuś się zdaje, że otrzymać pomoc. Wielu ludzi wkłada w to swoje serce, swoją miłość, żeby nam zrobić przyjemność. Mówi słuchaczka Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Teresa Wilczyńska. W tak trudnych czasach dzisiaj, z takimi małymi emeryturami, z takimi problemami, jakie mamy dzisiaj, bardzo wdzięczni jesteśmy Polakom i całemu narodu polskiemu za to, że pamiętają o nas, za to, że myślą o nas. My jesteśmy również myślami razem z Polakami. Mówi Larysa Plachotna, słuchaczka Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie. Emerytury w Ukrainie są najniższe w Europie. Miesięcznie świadczenie ponadto 4 milionów ukraińskich seniorów to w przeliczeniu na złotówki około 300 zł miesięcznie, a w okresie grzewczym nie stać ich na zapłacenie czynszu i utrzymanie. W tej grupie są też mieszkańcy na Ukrainie, Polacy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu tego programu moim kolegom Annie Gordijewskiej, Konstantemu Czawance, Arturowi Żakowi, Aleksandrowi Kuśnierzowi oraz Andrzeju Borysiewiczu. Miłego tygodnia życzę, pięknych majówek, dobrych wiadomości i dużo, dużo wiosennej radości. Tu Radio Kurier Galicyjski. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.